Siemanko, siema. Piotruś jest ze mną. Widzicie, wymieniamy rozdzielacz w ciapku. Mamy taki dwusekcyjny, praktycznie gotowy do montażu od firmy Agrobis. O, tu jest na wyjścia hydrauliczne. Mamy uchwyt na te szybko złącza. Kupiłem sobie, to są złącza Euro. I drugie z wejścia, to jest chyba do co? To jest główne wyjście, a to jest to do cofania, tak mi się wydaje. Mamy te rurki do tego, zobaczymy jak to będzie pasować. Gdzie polski produkt. Także co? Pierw odkręcimy sobie stary rozdzielacz. Przygotowałem już klucz i zestaw. Zobaczymy jak to będzie leżało, raczej to na błotniku będzie. I co? I sobie go założymy. Zdejmujemy. To poszło łatwo. I co? Zdejmujemy teraz cały rozdzielacz. Tu są te... W dwóch miejscach są takie o-ringi uszczelniające, nie? Może olej pocieknąć. Nie pocieknie, bo ciśnienia przecież nie ma. Olej spłynął. A ten co został? No to... To co tam będzie, to nic. To resztki, nie? O. Pyk cały. Cały. Ten kurde, widzisz jak ten kolor tego oleju jest taki znowu taki musztardowy. No bo tu cztery o-ringi były. Daj. O. Zobacz, zdejmiemy te śruby, bo one będą potrzebne, chociaż nie wiem. Nie, raczej nie. Masz tam komplet śrub. Mamy komplet śrub, ale to nie ma znaczenia. Bo co? Trzeba iść po szmatkę i to wyczyścić. Gdzieś tu o-ring i tu. To? Pana? Nie. To jest przykręcone do pompa, tam jest. Czy pompa jest tutaj przykręcona? Dobra, czekaj. Przymierzymy pierw. A, w ten sposób to idzie. No, tylko że nie wiem czy... Nie szkoda, się... nie na... O, będzie na bok. I tu widzisz, będzie musiał. Co? No widzisz? Spokojnie, to się wszystko... Wszystko da się tu skontrolować. Te śruby chyba będą krótsze potrzebne. No. No tutaj się tu pasuje gulał. No. Tylko to tutaj trzeba będzie. Nie ruszaj, bo się wygnie bardzo. Co cię obryzła? No ma rówkę. O-ring wypłynie. Tu tylko dwa o-ringi idą, widzisz? No bo tu nie było. Lekko na smar sobie tu złapiemy te o-ringi i będziemy. Otłuszczyliśmy sobie oczywiście wszystko i wyjmij ten nur. Tego to na końcu zamontujemy. Trzymaj go. Tutaj zdejmiemy i na końcu, bo... Za mocno dokręciłem chyba. Dobra, to ten może być. Dobra, tu siadło. Teraz jest pytanie, czy o-ringi dobrze siadły. Muszą siąść dobrze. Czekaj. Gdzie tą dziesiątkę zostawiłem? Okej, okay. Sobie popuścimy. Możemy sobie węża z tego ten przewód trochę podciągnąć, żeby to tu weszło. Widzicie? Weź Piotrek na zaciąg. O. No i nakręć. Ty ale krzywo nakręcasz. Daj. O, weszło dobrze. Złapiemy sobie to tutaj. To na końcu to kręcimy. Najważniejsza rzecz. Teraz tylko tu. Ok. Jak się nigdzie tu nie będzie lało, to znaczy, że... O-ringi dobrze siadły. Tak jest. Dobra. Skręcamy. Gdzie ta trzynastka? Tu jest trzynastka. Skręcamy delikatnie. O. No i naciąga ładnie. Tak. Dobra. No i tu pasa. Przedłużkę sobie założę. Może się zmieścić. Tak jest. Dobra, siadło.
Nie, jednak nie jest takie trudne. Wystarczy sobie popuścić te nakrętki i mamy możliwość regulacji tym. No to nie wiem jak to nazwać, jakiś uchwyt do tego, do śruby i będzie wszystko się trzymało. No, pozostaje tam tylko przykręcić te wyjścia hydrauliczne zaraz i nawiercić dziury na rozdzielacz. Także widzicie, pierwszy raz montuję takie cacko, także widzicie, nie mam doświadczenia. Jak już bym następnym razem to robił, już bym wiedział wszystko co i jak. Dobra, teraz wystarczy to nakręcić. Przesuwałeś? Tak. Jeżeli nie, to bez tego po prostu zostawić i tyle. Znaczy tu? To zdjąć i już. Czekaj. O, to zdjąć i tyle. No bo widzisz, że ten wąż jak dociśniemy, to może być za bardzo dociśnięty. To ty wiesz, jego nie musisz na maksa dokręcać. No, to po prostu będzie troszkę pływać. Dokręcić, żeby trzymało uchwyt. Tak. Czekaj. Zdejmiemy sobie to całe, bo jak docisnę, to ten wąż za bardzo tu siądzie, oprze się. A musiałem tą rurkę jeszcze wymieniać, ale nie chcę. Też już lekko. Była dopasowana do poprzedniego. Do poprzedniego... co? Do poprzedniego rozdzielacza. A. To nałożymy. Idzie elegancko. Tu ściśniemy i będzie... Kretytkami będzie trzeba to złapać, żeby się trzymało, bo nie mogę niestety tego założyć. Musiałem dłuższą śrubę naciągnąć i tyle. Ok. Trzynastka. Dobra, idę po trzynastkę. Ty, ale zobacz jaki jest tu, jaki tu mamy niesamowity powrót, jaki mamy tutaj do dołu. Tylko nie chcę spływać, zablokowana chyba sekcja, tak mi się wydaje. A coś tu jest nie halo. Ładnie biega do góry. Do góry to tak. To już na full. Kurwa, ale wysoko. Staj na nim. Ty tak wysoko nie podnosił. A ze sprzęgłem muszę to opuszczać, lol. Bo widzisz, on rusza z siery. Ale pompa to ładnie pracuje. A pompa w końcu może się wykazać. Siądź na, stań na jeszcze raz. Kurde, ja tylko uważaj na moje nogi, bo to kurwa jedzie. Muszę sprzęgło naciskać, żeby to opuszczać, nie wiem czemu. Dobra, jest. Test zdany, tylko jeszcze szybko włączać. Tak jest, test zaliczony. Moje jestem zadowolony. Palce całe. Piotr się trochę palce przygniotło. Wywiercimy otwór na śrubkę. Dziwne, tylko mnie zastanawia czemu. O kurwa. Nie ruszaj, bo ciśnienie to jest takie, że... Czyli zastanawia mnie tylko jedno, czemu... czemu muszę sprzęgło trzymać, jak... No widzicie? Czyli o-ringi by... Tu, nie, nie są o-ringi, źle, tylko po prostu... Niedokręcone? Niedokręcone. A, no to trudno. Waliło płynem tu nieźle. Ale taki faktycznie... Nie, to... A to? Spod czego leci? Tu! Tak? No, tu. No, no jest. Dokręcić trzeba górne jeszcze. A no rzeczywiście, ty. Trzeba dokręcić, bo powietrze łapie. I może dlatego tak dziwnie chodzi. Może. Dobra. Tu też cieknie fest. Troszkę. Tu. Gdzieś. No wszędzie cieknie, bo tu trzeba podokręcać to. No nic, pierw dokręcimy, jak przywiercimy. Idę po wiertarkę. Op. Test numer 2. Sprawdzimy, czy działa. Zapominam ciągle, że to jest od podnoszenia. A ten jest od hydrauliki. Sprzęgło naciśnij. Opuszcza elegancko. Będę musiał, że sprzęgłem to podnosić. Ale szybko bardzo targa. Dobra, jedziemy na testy. Otwieraj bramę. Jedziemy sprawdzić jak podnosi. O,
Zaraz będę jechał, ojejku, ale wygoda naprawdę. Patrz Piotruś, jedziesz i pyk, 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 pyk. Sprzynta. To trzeba odkręcić trochę. No, puszcz. Tak robimy próbę. Zależywa zapięta. Tak się opuszcza, a tak się podnosi. O kurde! Jak na pusto, widziałeś? Ale jak szybko opuszczą. Patrz. Powiem wam, że jest coś niesamowitego. 800 obrotów. Trzeba powolutko opuszczać, bo jak jem nie to... A zobacz, dociąża go. Robię z Tachami relację. Przód do góry skacze tylko. Robimy test dociążenia w polu. Ładnie. No teraz tak. Dociążyło ją, o! Dociążenie jest jeszcze. Koniecka! Ale robi robotę i ja cię powiem wam, że wspomaganie mnie tak chyba nie cieszyło. Pa, jadę sobie delikatnie i pyk do góry, tylko ciapka podnosi. Kurde! Jaki jest łubaw, to jest obłęd. Ciapek, powiem wam, że teraz jest inny. Normalnie tylko, że czuł muszę dociążyć, bo latam w powietrzu. I cyk, opuszczamy. I ogień. Dociążenie. Dociążenie jest, to robi robotę. Aż się kopie skubany. I pyk do góry. Człowieku, no obłęd, normalnie obłęd. Ja cię kręcę. Widzicie, nie odkręca jeszcze. Próba generalna odbyła się, powiem wam, że normalnie brak mi słów, jak nawet na zwykłej pompie to musi tyle dawać. No zobaczcie, jest. Ustawię trochę, 1000 obrotów i zobaczcie, jak to podnosi. Jak na pusto. Weź Piotruś podnieść, zobaczy, pokażę im z boku, jak to szybko będzie podnosić, zobaczcie. Do siebie! Taki sprzęt. Delikatnie musisz, a z ciapkiem rzucam. No, także my kończymy. A jeszcze dziękujemy za tak duży łapek pod ostatnimi filmami. Z wyjazdu do Adriana, widzicie, wyjdziemy teraz przerwę, bo padało bardzo u nas i mieliśmy to nagrywać. Ale co, teraz zacznie się sezon siewów. No i ruszymy z grubej rury z powrotem. Już w polach trzeba robić. Tak, myślę, że zacznę dzisiaj orać po południu, to wam też coś nagram, odcineczek. I nagram też przerobienie futra trochę. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No i tak, jeszcze raz dziękujemy za wszystkie subskrypcje ostatnie, bo to naprawdę, co zrobiliście, to był mega, mega wyczyn i co? Przede wszystkim dziękujemy całą ekipą, no, Mateusza nie ma, bo u siebie ma robotę, ale dziękujemy za 2 tygodnie i około 2000 subskrypcji. Tak, 2 ponad 1000 subskrypcji. Dziękujemy jeszcze raz firmie Agrobi za rozdzielacz, widzicie, jak to działało. Myślę, bardzo dobry produkt, jak kupywać, no, to tylko za Agrobisu. Tak jest, ale powiem wam, że naprawdę jeszcze do mnie to nie dotarło, jak to normalnie jest niesamowicie podnosi, także trzymajcie się, pozdrawiam wam i cześć do następnego odcinka. Puh.